Witam z tej strony Shaggy, a to oczywiście jest poranek z World of Warcraft. Niezmiennie kanał Ciemna Strona Giercowania. No i oczywiście World of Warcraft na serwerze Nostarlius. Nieprzerwanie tutaj, nie, czy nieprzerwanie, małe przerwy robię. Staram się levelować swoją postać, Huntera. Dodatkowo ostatnio pogrywam sobie też na takim serwerze Excalibur i tam jest on z dodatkiem The Burning Crusade. To jest, tak jak już kiedyś powtarzałem, jeden chyba z najlepszych dodatków do Warcrafta. Na pewno się ze mną zgodzicie. I tam jestem w takiej polskiej gildii rajdującej też i też dobrze się bawię, ale kiedyś nagram z tego jakiś krótki film. Przepraszam was, poprawię trochę słuchawki, bo mi tutaj zjeżdżają. I coś o tym więcej opowiem. Tutaj prawdopodobnie, z tego co pamiętam, ten quest kiedyś. Muszę troszkę z tych goryli pozbierać. Mam telefon, ale teraz sorry, na razie nie mogę odebrać. Pięć jakichś elementów z tych goryli. Chyba pamiętam ten quest i on jest taki dość upierdliwy, bo... A nie. Tu mam jeden na jeden. Czy tu już będzie jakiś quest wykonany? Tak, tu już mam jeden quest zrobiony. Ale wydaje mi się, że tu jeszcze 5 na 5 jest do zdobycia, tylko nie z każdego leci. Nie z każdego tego gorylka leci chyba ten element. Dalej jestem oczywiście w STV, czyli Stranglehorn Well. Chyba dobrze to przeczytałem. Mój angielski niestety jest w czytaniu troszkę mizerny. W każdym razie kraina bardzo zielona, kraina bardzo żywa, dużo, o tak, serca. Tak jakby. Nie, to nie serca. Serce, żołądki. Nieważne. Później doczytam sobie w translatorze. Nie, serce to heart, czyli takie są żołądki i coś tam. Wątrobki, nie wiem, zobaczymy. Kraina bardzo zielona. Dużo zwierzątek. A ja jako łowca z możliwością skórowania, to dla mnie jest tu Eldorado. Nie dość, że robię questy, to rozwijam profesję. O, jakiś tutaj aliant przybył. Mam nadzieję, że nie będzie robił nam tutaj zadymy. O, już drugi. Nie jest tak źle. Tutaj pamiętam, że jest taki quest, nie wiem czy on tutaj działa na tym serwerze. Z takim gorylem. Że się tutaj takie fale goryli odpiera, na końcu się bije z jakimś takim bossem. Mam go chyba tutaj, ale nie wiem czy teraz będę próbował robić. Na razie weźmiemy sobie tutaj goryla. Ojej, na troszeczkę więcej aliantów. I zaraz może być to dymka. Ale może są pokojowo nastawieni. Że już dzisiaj tutaj sromotny wpalnik dostałem. Nie żebym narzekał. No bo ja to lubię, taki klimacik. Też czasami jest stronie od walki. No ale chciałbym to nagrać jakoś w spokoju. I nie pokazywać wam serii zgonów, prawda? O
Oczy szeroko otwarte naokoło głowy, bo wróg czai się wszędzie. Z ciekawostek dodam, że oficjalnie Blizzard podał, że znowu ma spadek subskrypcji. Oczywiście mnie to nie powinno w tej chwili dotyczyć, bo ja na oficjalnym nie gram, ale martwi mnie to, bo na oficjalnego Warcrafta oczywiście mam zamiar wrócić po premierze dodatku. Co prawda tylko 100 tysięcy to niedużo, ale druga rzecz, która mnie zaczyna martwić, to to, że ogłosili, że prawdopodobnie nie będą już informować w kolejnych raportach o ilości subskrybentów w grze. Czyli albo się boją, albo... bo w sumie to, jak za każdym razem mówili prawdę, to troszeczkę tak sobie, wiecie, psuli reputację, bo wszyscy, o, Warcraft spada. Spada, kochani, no ale w tej chwili ma 5 milionów coś graczy. Mało która gra może się po tylu latach poszczycić taką ilością graczy, tak? Niektóre wychodzą, mają premiery, są super zapowiadane, next game'owe, cudawianki, a wychodzi kupa tam, ledwo do miliona, 2 milionów dochodzi i pół roku gra przechodzi na free to play, albo w ogóle zamykają serwery, takich gier już jest multum. Także Warcraft jeszcze swobodnie będzie ciągnął, na dodatek na pewno ludzi przybędzie, ale już nie sądzę, ja nie sądzę, żeby zrobili taki dodatek, żeby udało się do tej jakiejś tam sumy 10 milionów z powrotem dotrwać. Nie oszukujmy się, gra już jest stara. Mimo że nadal jest świetna, jak to się tak naprawdę w oczach prawdziwych graczy, takich fanów, nie starzeje, to niestety nowych graczy trudno będzie przyciągnąć. Starzy gracze, niektórzy po prostu już odchodzą z tego względu, że każdemu po jakimś czasie może się znudzić te same jedzenie, prawda? Ja też czasami robię przerwy, ale czasami wracam z sentymentu. Po prostu może dlatego, że nie widzę żadnej lepszej gry. Najlepsze lata zabawy w grach komputerowych spędziłem właśnie z World of Warcraft i jeszcze dodam taką grę z Battlefieldem 1942. Jeżeli wyszłaby kontynuacja Battlefielda jakaś w II wojnie światowej, to ja tam jestem pierwszy, od razu mnie kupują. Dlatego, że sentymentalnie do tego podchodzę. Tam bawiłem się najlepiej, miałem dużo znajomych, no i człowiek taką namiastkę próbuję sobie za każdym razem, wracając do gry, stworzyć. W tej chwili, tak jak powiedziałem, gram jeszcze na jednym serwerze w TBC i gram z tą gildią, z ludźmi z gildii, w której byłem wcześniej, tam na tym drugim. Wrzucałem filmy na kanał z TBC, też z prywatnego serwera. To było chyba z WoW 1, już nie pamiętam. I stamtąd, i tam ci ludzie mnie odszukali, zaprosili z powrotem do gildii, tam z nimi sobie w tej chwili rajdujemy. Na razie Karazan Grula, ale już niebawem zaczynamy SSC i inne. Zabawa jest przednia oczywiście. Przypomnieć sobie te wszystkie instancje, taktyki. No jest fajnie. Przede wszystkim atmosfera na TeamSpeaku. Żarty. Jest fajnie naprawdę. To lubię, to jest kwintesencja w ogóle takiego właśnie grania w MMO. To są ludzie. Kochani ludzie, bez ludzi gry są po prostu niczym tak naprawdę, tak? To ludzie tworzą atmosferę i gra może być najlepsza, jaka może być, a bez dobrych gili, bez dobrych przyjaciół w grze to będzie dalej tylko gra, tylko klepanie zwykłych mobków, tak? Tutaj też jestem w gilii, bardzo przyjemna gilia, w tej chwili mało osób jest na wanili. Ludzie też to coś starają się robić i prowadzą to wszystko. Ja na razie jeszcze nie jestem aż tak aktywny tutaj, bo niestety poziom 60 jeszcze jest dość odległy. Ale jak dobiję, na pewno coś tutaj też porobię. Na razie skupiłem się tam bardziej na... O, i udało mi się. Na levelowaniu. Postaci, znaczy na rajdowaniu postacią na tym serwerze Excalibur. Gdzie ja mam to oddać, te Boty Bay, dobra. To uderzamy tutaj do Boty Bay. Przeklęte miasteczko piratów, gdzie horda i przymierze czasami ma sporo potyczek, które rozdzielają tam komputerowi strażnicy.
Patrz, czy mam słuchawki dobrze nałożone. O, gorylek. Teraz taka pogoda. Cały czas coś człowiekowi na gardle siedzi. No i dobra, wkraczamy do paszczy rekina, tak to można nazwać Boty Bay, miasto przyjazne i nieprzyjazne, tak? Wiele tutaj razy też ginęłem i wiele tutaj potyczek stoczyłem. Zobaczymy, jak dzisiaj o tej porze, dość wczesnej, z populacją ludzi. Aha, chyba tutaj muszę coś oddać. Czy jest dużo, czy jest mało? Na razie widzę pustki. Ktoś tam czeka na statek. No i następny questik. I prawdopodobnie tutaj to jest, tak? Dobra, to lecimy. Tak, tu jest to miejsce, gdzie trzeba oddać questa i zawsze mam tutaj kłopot w tych domkach błądzę. Bo to trzeba albo na górze, albo na dole. Zawsze nie mogę się tu odnaleźć. O, jest. Jeszcze jeden quest. O! Dobra, na razie PvP zawsze sobie możemy wziąć jeszcze raz. Doszły mi dwa questy, tak? Zobaczmy. Aha, wiem, gdzie to jest już. To są takie przybrzydłe zombiaki. Są w kilku miejscach tutaj na mapie oni. No spróbujmy, może mi się uda coś zadziałać. Jeszcze nie zanudzę was za bardzo. Nie chciałbym, żeby też film był za długi, bo będzie nudny. Lub też nie wiem, chyba że lubicie długie filmy, to ja mogę nagrywać i godzinne, tylko że później przetworzenie tego rzucenia na YouTube naprawdę zabiera mnóstwo czasu. A ostatnio zauważyłem, że YouTube strasznie pogarsza filmiki. Nie wiem czemu. Tam kompresję chyba dość mocno włączają. Nie wiem, od czego to jest zależne, ale mój materiał wyjściowy jest naprawdę w dobrej jakości. A to, co później finalnie na YouTubie czasami oglądam, to jakieś piksele się zdarzają. No nic, trudno. Spróbujmy. Wodu 200, będą takie zombiaczki, ja pamiętam. Jakiś aluszek, paladyn. 44 level, to raczej nie podskoczę. Rozpłata mnie swoim młotem na...
Chyba tutaj to będzie. Przy graczu jest mnóstwo, o tej porze może być 4400 osób na serwerze, wieczorami jest około 7000. Wieczorami, tak gdzieś 18-19. Także serwer jest naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo zaludniony, jeśli tak to można nazwać. Tak, i tutaj gdzieś się szwenda ten jeden koleś, którego tu mam ukatrupić. Ale póki co zabijmy tutaj. Dość wysokie poziomy mają, ale myślę, że sobie dam radę. On gdzieś chyba się jest tutaj gdzieś po środku, będę musiał to obejść naokoło. I z tego co pamiętam, tutaj też jakieś rzeczy leciały do jakichś questów. Ale czy to czasem nie leciały właśnie z tych doktorków? Odczep się ode mnie. No dobra, załatwiony. I szukamy teraz tego naszego. Kolesia. Do zadanka. O, jest szarik. Któryś szalej. Pozwalam ci dzisiaj zaszaleć. Tu chyba więcej osób czeka na tego jegomościa, więc będzie ciężko. O, tak jak mówiłem, to jednak lecą też do następnego questa, to mnie bardzo cieszy. Tylko do którego tutaj zaraz zobaczymy. To nie, a do tego. I ten quest. To są te dwa questy, które w tym terenie mi się uda zrobić. Znaczy tego jednego tylko część, bo ten jeden koleś jest tutaj, a pozostali dwa gdzieś są w innym miejscu. Duża konkurencja na mopki, bo inni gracze, tak? No ale może coś się uda tutaj ugrać, jak nie to po prostu zaraz będę się musiał wyewakuować w inne miejsce. Zobaczmy więc, pochodźmy. Tu coś więcej będzie. No dobra, z braku laku. Zabijemy tego. Liczy się przecież exp, nie będę tutaj stał i oczekiwał, tak? Morza szum, ptaków śpiew. O. Nie wiem, czy z tych nag też pada, ale z zombiaków jak widzę, że dość ładnie też leci. Może i z tych nag pada.
dobrze by było. No jak? No to fajnie, fajnie, cieszy mnie to. Niezmiernie. Czyli szanse są większe, że tutaj w międzyczasie jeszcze porobię sobie to zadanie, gdzie tych 12 mikstur mam zdobyć. Bo konkurencja jest duża. Troszkę aliantów, troszkę hordy. Robimy w party, powiadasz? Dobrze. Trochę nam to wydłuży zabawę. Jasne, że ten quest. Dzwonią ludzie akurat jak ja nagrywam. No ale tak jest. Sorry, nie mogę odebrać na razie. Za chwilę na pewno oddzwonię. A, tutaj mi się coś przestawiło z tym. O. Teraz już dobrze. Naga. Tak, tylko dlaczego on wszystko lutuje? Growlut. Bierzemy tu zombiaka. Chyba te party mi się średnio opłaca. Chociaż niby jest przewaga, ale dłużej to zajdzie. No ale dobrze, już jak wskoczyłem w party, to dokończę. Kochani, a to jeszcze na pewno długo potrwa, więc nie chcę wam zanudzać. W każdym razie muszę tu zrobić 12 mikstur, zabić jednego kolesia, później iść w drugie miejsce na mapie, zabić kolejnego kolesia i w następne miejsce na mapie zabić kolejnego kolesia. Tego troszeczkę tu zejdzie. Żeby właśnie przynudzać się w tym miejscu, po prostu zakończę i dokończę sobie grę. I co, widzimy się w następnym filmie z World of Warcraft. Na pewno albo tutaj na Nostarluju się na serwerze na Vanilli, albo The Burning Crusade na serwerze Excalibur. I co, jeżeli wam się film podobał, rzućcie łapkę w górę. Zawsze mnie to motywuje. Miłego dnia. Chociaż za oknem pogoda szara i ponura. Trzymajcie się. Cześć.